Oczywiście ratunkiem byłyby dobre media publiczne, które byłyby opłacane, tak jak pan profesor powiedział, ten pomysł. Ja nawet ten pomysł zabrania reklam jedynce albo dwójce, albo obu programom i puszczenia tych pieniędzy opodatkowania Polsatu i TVN, grupy Polsatu i TVN i dania 1,5 miliarda złotych na przykład jedynce, ale nie z rynku bezpośrednio, ale właśnie przez jakieś ciało typu Krajowa Rada Radiofonii. Ja nawet ten pomysł referowałem panu Grupińskiemu zaraz po wygranych wyborach, kiedy wierzyłem, że Platforma ma jakiś pomysł na media publiczne. Ona miała taki pomysł, że zgłosiła desinteres ma, psując rynek zresztą do końca. Więc dopóki nie będzie mediów, które będą jakby z zasady dbały o poziom, z zasady miały wpisane, że to jest pomoc państwu i obywatelom w rozwoju, w edukacji, w upowszechnianiu kultury, bo państwo to jest pewnego rodzaju umowa społeczna, która zakłada, że my się zrzucamy, a oni za nasze pieniądze porządkują różne sprawy. Służby zdrowia, bezpieczeństwo, zewnętrzne, wewnętrzne, infrastrukturę, kulturę, edukację. I w wielu tych dziedzinach, zwłaszcza w edukacji i kulturze, telewizja publiczna mogłaby pomóc państwu, czyli nam. Paradoksalnie, gdy mówimy tu już od PRL-u do dziś, to w PRL-u, jeżeli się odetnie warstwę propagandową i informacyjną, to wszystko inne było na wielokrotnie wyższym poziomie z punktu widzenia państwa. Edukacyjnie i kulturotwórczo tamten program telewizyjny był dużo lepszy. Tu przejdę do tego TVN-u naszego. A propos tego filmu, możemy? To spróbujmy, bo to wtedy powiedziałem taką część teoretyczną, a to wróciłbym do początku TVN-u za chwileczkę. Solidarność w Warszawie, w Poznaniu już bardziej
komercyjnie nazwanie Radio S Poznań, a telewizja, żeby się nie nazywała tak wprost Telewizja S czy TVS, została nazwana właśnie TVS, ale pisane przez ES. Powiem tak, że S nie miała szans, jeżeli TVN nie przegrał. Czy inaczej mówiąc Mariusz Walter, bo to wtedy mówił jeszcze TVN, to Mariusz Walter z marzeniami. Telewizje biorą się z marzeń. To w początku tego filmu w ogóle wielkie przedsięwzięcia biorą się z marzeń. Tak myślę, że powstał Google, który jest dzisiaj tą biedą studentów. Z pomysłu, z marzenia biorą się wielkie rzeczy. Marzeniem Mariusza Waltera zawsze było mieć telewizję i zrobił wszystko, żeby w tym pierwszym procesie koncesyjnym, do którego SK wystartowała, tę koncesję dostać. Myślę, że jeszcze ta sprawa nie została wyjaśniona do końca, dlaczego nie dostał jej pan Walter, ani na przykład pan Terlecki z Wybrzeża, który był też faworytem. Dostał nikomu nieznany przedsiębiorca Zygmunt Solorz. W okolicznościach są najmniej tajemniczych i dziwnych. Ja pamiętam, że wtedy, w tych latach 90. Krajowa Rada Radiofonii, która była bardzo potężnym ciałem, głosowała przez kilka tygodni próbnie. I Krajowa Rada się składała wtedy chyba z 11 osób, czy 9. 9. W każdym razie była nieparzysta i we wszystkich głosowaniach to było 6-3 albo 5-4 na korzyść próbnych głosowaniach, na korzyść grupy reprezentowanej. Tam był Mariusz Walter plus nieżyjący Jan Weichert i jakiś bank, już nie pamiętam który. Więc SK w tym towarzystwie nie miała szans. To było towarzystwo układowe dosyć. Myślę, że nie jest przypadkiem, że ówczesny przewodniczący Krajowej Rady pracuje w Polsacie dzisiaj. Właściwie momentu, kiedy przestał być przewodniczącym Krajowej Rady, pracuje w Polsacie. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co powiedziałem wcześniej, marzenie. Ono się ziściło w 1997 roku, czy też troszkę wcześniej, kiedy pozwolono grupie ITI kupić kilka koncesji i skleić je w jedną. Mimo oporu władz, dlatego że to była telewizja Wisła, operująca na południu kraju, w Krakowie konkretnie. Koncesja północna i jeszcze taka koncesja środkowa. Trzy koncesje pozwoliły stworzyć telewizję ponadregionalną. Ale teraz zaczęły się dziać rzeczy, które mówią znowu o marzeniach, a nie o twardych kalkulacjach. TVN wtedy nie był polską tylko firmą. Mieliśmy partnera, który by miał także telewizję działającą z olbrzymim sukcesem, do tej pory zresztą w Czechach telewizja nowa. Estelauder, to nasi partnerzy, wiceprezesem został Luke Tomasino, taki Amerykanin, bardzo sympatyczny zresztą. Czyli mieliśmy jakby know-how, wiedzieliśmy, co należy zrobić, żeby zdobyć rynek. Nowa to zrobiła i wymiotła telewizję publiczną w ciągu kilku miesięcy.